11 marca w Świętochłowickim Centrum Kultury Śląskiej po raz trzeci zagościła jedna z największych imprez modowych w regionie. Tegoroczna edycja Fashion Insight, tak jak poprzednie, była spektaklem mody, muzyki i sztuki wizualnej. Czekają nas przede wszystkim ogromne emocje. Dla mnie szczególnie jest to teraz moment, kiedy naprawdę moje serce bije bardzo mocno, ponieważ właśnie zaczynają wchodzić ludzie. Po raz pierwszy zdarzyło się tak, że na długo przed wydarzeniem nie mamy po prostu biletów i wejściówek dostępnych. Myślę, że sam program przekonuje do tego wydarzenia. W tym roku zdecydowaliśmy się na 5 pokazów. To jest naprawdę bardzo dużo w kontekście wydarzenia 2,5-godzinnego, więc ogrom prób, ogrom nerwów, ale też mam nadzieję duża satysfakcja. Jak długo dzisiaj spałaś? A co widać? Spałam dzisiaj 3 godziny, ale to nie tylko dzisiaj, bo jestem tutaj praktycznie od czwartku i montujemy, próbujemy, sprawdzamy, czy wszystko się uda. No nie może się nie udać. Liczymy na to, że wszystko się uda. A z czym są związane największe obawy? Największe obawy dla mnie to jest dogranie ludzi. Ja bardzo się boję, ponieważ mamy zdecydowanie profesjonalny zespół, ale tych osób pracujących tutaj z nami na backstage'u jest około 50, w porywach do 70, więc naprawdę trudnym momentem jest zgranie osób w czasie, żeby nikt nie nawalił, no bo to jest na żywo, to nie ma miejsca na pomyłki tutaj. Więc mam nadzieję, że nikt nie zawiedzie, mamy profesjonalne modelki, profesjonalną garderobę, profesjonalnych fryzjerów, makijażystów, profesjonalnego choreografa, więc myślę, że wszystko będzie w porządku. I just wanted you to know. Swiss only let the beat rock. For all my Southside niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Goddamn! I made that bitch famous. Fashion Inside rozwija się z roku na rok. A jakie nowości czekają nas podczas tej edycji? Tak, rzeczywiście w tym roku postanowiliśmy zorganizować takie imprezy towarzyszące. Pierwszą taką imprezą jest konkurs dla stylistów. I tutaj po pierwsze chcieliśmy jakoś wzbogacić tą formułę samego Fashion Insight. Natomiast chcieliśmy też z drugiej strony dać szansę tym młodym ludziom na pokazanie się, ponieważ naprawdę mamy zdolnych stylistów na Śląsku, o których jeszcze nikt nie wie. Finał tego konkursu odbędzie się podczas gali finałowej, tutaj właśnie na scenie. Na razie wyłoniliśmy 5 osób, które zakwalifikowały się do tego ścisłego finału swoimi stylizacjami. To bardzo różne stylizacje, które określają konkretne dekady XX wieku. Ja już wiem, kto wygrał i kto dostanie główną nagrodę, ale jeszcze tego nie zdradzę. To pan prezydent będzie dzisiaj wręczał nagrody. Po raz trzeci zamieniły się w stolicę mody. No, ustaliliśmy, że już kilka lat temu, że Świętochłowice mogą również być stolicą dobrych projektantów, którzy przyjeżdżają zarówno z naszego województwa, ale także spoza jego granic i pokazują świetne swoje projekcje, ale jednocześnie podczas tych pokazów możemy posłuchać dobrych artystów. No, w tym roku jest to wyjątkowa gwiazda, pani Moś, która jest reprezentantką Polski na festiwalu Eurowizji, jest dzisiaj, czy będzie u nas dzisiaj w Świętochłowicach i zaśpiewa przed publicznością, no to wszystko nadaje rangę tej imprezie. Fashion Inside jest już rozpoznawalny nie tylko w Świętochłowicach, nie tylko na Śląsku, ale także w pozostałych regionach. Dzisiaj w Centrum Kultury Śląskiej są osoby z wielu województw naszego kraju po to, żeby zobaczyć ciekawe pomysły, ciekawe kreacje, ciekawe propozycje.
edycję dla kobiet i dla mężczyzn, bo dzisiaj na wybiegu zobaczymy nie tylko kobiety, jak to zazwyczaj mamy w zwyczaju, ale także mężczyzn, którzy zaprezentują coś dla nas. Ja osobiście jestem zainteresowany, no, ponieważ może zobaczyć ciekawy krój marynarki czy spodni. Czyli możemy liczyć na to, że władze Świętochłowic będą wspierać również czwartą edycję w przyszłym roku. A to już jest taką świecką tradycją, że Fashion Insight na stałe wpisało się już w nasz kalendarz imprez kulturalnych. Tu w Centrum Kultury Śląskiej na pewno co roku będziemy organizować kolejne edycje Fashion Insight. Ja mam takie wrażenie, że z roku na rok ta impreza nabiera nowego rozmiaru, nowego kształtu, więc jestem przekonany, że czwarta edycja Fashion Insight w Centrum Kultury Śląskiej będzie jeszcze lepsza. Przed nami kolejna edycja Fashion Insight. Co cię do nas sprowadza? Sprowadza mnie chęć pokazania na Śląsku swojej ostatniej kolekcji Fragile Beauty. Akurat jakoś tak się złożyło, że w różnych miejscach w Polsce pokazywałam swoje projekty, ale na Śląsku jeszcze nie. Co jest wyjątkowego w tej kolekcji? Myślę, że wyjątkowe są akcesoria, które zostały tutaj użyte, ponieważ pracowałam na surowcu, jakim jest szkło. Cała ta kolekcja jest jakby eksperymentem, który ma badać użytkowe możliwości szkła w formowaniu stylizacji odzieżowych. Te elementy, szklane elementy, pochodzą z interesujących miejsc. Tak, przy tworzeniu tych elementów pracowałam z Villa Glass Studio w Krośnie. To jest taka mała rodzinna manufaktura, która zajmuje się robieniem szkła. Ja zaprojektowałam oczywiście te wszystkie rzeczy, natomiast potem spędziliśmy długie godziny z technologami z Villa Glass Studio, żeby się zastanowić, jak to wszystko wykonać w rzeczywistości. Z ilu odsłon składa się ta kolekcja? Kolekcja jest w ogóle damsko-męska, więc mamy tutaj 5 stylizacji męskich i 5 stylizacji damskich. Strip light flickers and I wake up here. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach po raz kolejny gości Fashion Insight. To cieszy dyrekcję. Jak najbardziej, to już trzecia edycja tegoż wydarzenia. Stajemy się śląską stolicą mody i cieszymy się tym bardziej, że to nie tylko pokazy modelek, stylistek, ale również przepiękne pokazy artystyczne, które towarzyszą temu wydarzeniu. A także okazja do spotkania się społeczności Świętochłowic. Jak najbardziej, tym bardziej, że jest to impreza dedykowana 70. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu pod patronatem prezydenta miasta Dawida Kostępskiego. Jest z nami Agnieszka Bonisławska, nie po raz pierwszy na tego typu imprezie. Przypomnijmy telewizom, jak rozpoczęła się twoja przygoda z modą? Bardzo nietypowo, ponieważ ja parę ładnych lat pracowałam w korporacji na stanowisku głównego specjalisty do spraw planowania. Po czym rzuciłam tą pracę, stwierdziłam, że to nie dla mnie. No i zamarzyło mi się być projektantką, tak to się zaczęło. Skończyłam studia ASP w Łodzi. Odkryto mój talent i tak trwam do dziś. Dobrze zaplanowałaś swoją karierę, a co dzisiaj zobaczymy? Dzisiaj zobaczymy nietypową jak dla mnie kolekcję wiosenną, motylkową.
w pastelowych, jasnych kolorach, z pięknych żakardów włoskich drukowanych właśnie w motylki i w rośliny. Jak każda moja kolekcja, ta również ma na sobie nadruki, które sama robię sitem. Stąd też jest niepowtarzalna i wyjątkowa, mam nadzieję. Mia Stilo gości na wielu pokazach modowych w Polsce. Ostatnie sukcesy? Ostatni pokaz w Krakow Fashion Day z gwiazdami. Teraz się szykuje Warszawa, Warsaw Fashion Day, również z gwiazdami, z celebrytami. No i mogę zdradzić, że najprawdopodobniej uda mi się zawojować Amerykę. Na co liczymy i życzymy sukcesów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Wieczór uświetnił występ Katarzyny Moś, która będzie reprezentować Polskę podczas tegorocznego festiwalu Eurowizji. Żegnamy tegoroczną edycję Fashion Insight. Na pewno pozostanie na długo w pamięci uczestników oraz organizatorów.